genialne samopoczucie. Zobaczcie sobie, no wiadomo, że nie trzeba zaraz, wiesz, chodzić gdzieś w góry, zdobywać K2, nie wiadomo czego, bo to jest kolejna chcica umysłu, tej uwarunkowanej bestii, która chce się z czymś utożsamić, że jest taka zajebista. Co to nie ona, nie? Czego to ona nie osiągnie, czego nie zrobi. Wiesz, to oczywiście ma swoje fajne rzeczy, kiedy jest ta zdrowa rywalizacja. Ale jak sami wiecie, kiedy nie czujemy właśnie się dobrze w środowisku, kiedy nie czujemy takiej bezwarunkowej akceptacji, wsparcia, to niestety często dochodzi do takich mutacji, tak można to powiedzieć. Czyli przykładowo, jeżeli jest jakiś system, który tworzymy, tak, i tam są pewne dziury, to kiedy my dobrze funkcjonujemy, no to te dziury naprawiamy, wspieramy, tak, jest to wsparcie. Ale kiedy tego nie ma, to ci, co te dziury ogarniają, no to sami zaczynają je wykorzystywać, aż w pewnym momencie sami tymi dziurami się stają, tak. Kiedy to rozumiemy, że funkcjonowanie w tym wszystkim, czego nie czujesz, kiedy czego nie rozumiesz, do czego samemu nie dochodzisz, no jest bez sensu. Nie ma żadnego sensu, bo powoduje tylko, że człowiek wypacza w zasadzie całe funkcjonowanie. Zamiast być w obecności z tym całym światem, to gdzieś jest cały czas w tych takich tunelach, nie, myślenia, i niesie ze sobą tą pracę, jakieś dziwne rzeczy, przekonania, obawy, po prostu lęki, tak, które nie można się tak łatwo ich pozbyć, kiedy człowiek cały czas w tym lękowym funkcjonowaniu, wyobrażeniach, przekonaniach, mechanizmach obronnych, które nierzadko przejmują na swój sposób dowodzenie nad takim człowiekiem. No bo kiedy nie potrafisz się samemu wyrażać, to ty możesz sobie jeszcze zrobić kuku. Tak? Więc te mechanizmy obronne, tak mimo wszystko, że są dla ciebie, dla twojego dobra, to jednak w jakimś sensie mogą ci tą twoją takie, wiesz, przejawianie się totalnie swobodne zabierać. Dlatego powrót do własnej mądrości, do tego połączenia, które jest wolne od wszelkich uwarunkowań, które jest takim też symbolem, tak, kontaktu z naturą, z lasem, no ale jednocześnie, no jakby nie patrzę, no jest ścieżka, tak, kamienna. Mogę oczywiście wyjść gdzieś stąd, tak, mimo tego, że jestem dosyć daleko, gdzieś w lesie, to jednak wiem mniej więcej, gdzie jestem, ale zmierzając do meritum tego naszego przekazu, który jest w zasadzie cały czas z nami, towarzyszy każdemu z nas, bo każdy z nas pragnie czuć się swobodnie, szczęśliwie, wyrażać siebie, czuć ten spokój permanentnie, błogość, i wtedy jest takie poczucie, że dasz radę, że wszędzie, gdzie jesteś, to jesteś ty. I od razu jest fajnie, jest przygoda, jest coś się dzieje. I wtedy nie ma nudy. Tak, bo jak jest nuda, no to zaraz usychamy, a nuda się pojawia wtedy, kiedy jest jakieś warunkowanie, typu nie podchodź, nie rób tego, nie rób tamtego. Lalalala. I po prostu jak takie dzieci, nie? Zobacz, jak nierzadko jesteśmy uwarunkowani w taki sposób, nie? Zachowuj się, siedź, nie garb się. Wiadomo, że ktoś chciał dla nas dobrze, ale mu nie wyszło czasami, nie? Bo mówi się, dobrze, prostuj się i z wytłumaczeniem, tak? Fajnie jest mieć proste plecy. Ale kiedy widzimy głębiej, to ludzie się sami garbią jako efekt braku dobrego samopoczucia. Kiedy ty się dobrze czujesz, to naturalnie masz prostą sylwetkę, naturalnie w te płuca ci wchodzi więcej tlenu, powietrza, i to jest naturalne. Tak wyrażasz siebie. Możesz woohoo! Możesz sobie, nie wiem, robić sowę. Akurat mam jedną rękę zajętą, to nie zrobię. Ale masz tą swobodę. Mimo tego, że gdzieś tutaj chodzą też ludzie, możemy pomachać. I wiesz, i ludzie zawsze sobie gdzieś widzą. O, fajnie, ktoś sobie coś mówi głośniej. Jaki sympatyczny człowiek. Tak, może też możesz mieć inne myśli, że one na pewno oceniają cię. Kim on w ogóle jest? Zakłóca ciszę lasu. I teraz widzisz, pokazuję ci też, jak już sobie uświadamiasz, że na przykład jak inni reagują na ciebie, tak? No są tylko cztery stany możliwe reakcji. Albo będą bierni, to jest przeważnie, że ludzie nie wychodzą za czubek swojego nosa, no bo nie mają energii dodatkowej, tak? Bo są gdzieś sami w tym zakutej głową programami różnymi stanie, że cały czas gdzieś trwają posłusznie, tak? Żeby czegoś nie zrobić, żeby nie zostać osądzonym, więc równają do szeregu. To się wiąże z niską energią. Drugi stan reakcji to jest po prostu neutralny. Także człowiek się też dobrze czuje, swobodnie, widzi kogoś, nie ocenia, po prostu jest.
jest fajnie, tak? Jesteśmy sobie neutralni. To jest wtedy tak, jak jesteś w jakimś fajnym miejscu, gdzie są ludzie tacy turyści, tak? Są jakieś rozmowy i jest tak neutralnie, że możesz zagadać do kogoś i jest na ogół miło, ta osoba też może z tobą porozmawiać, a nawet z tego, z takiej jakiejś takiej niewinnej konwersacji może się stworzyć jakaś większa rozmowa, może nawet jakaś wymiana na Facebooku kont, czy nie wiem, potem następna wspólna gdzieś wycieczka razem, nie? Przykładowo. To jest właśnie ta neutralność. To jest w nas naturalny stan, który jest w sumie taką optymalną. I teraz jeszcze trzecia i czwarta reakcja, no to jest, powiedzmy, może być nie negatywnie, czyli jak ktoś jest sfrustrowany w czymś, zamknięty, boi się, jest przestraszony, jest negatywnie, ma jakąś frustrację, to ona wychodzi tam w gniew, to łatwo będzie odreagowywał, tak? Szukał, że ktoś się inaczej zachowuje i będzie szukał jakiejś zaczepki, tak? Oceny, osądzenia, tak żeby wyrazić z siebie te nagromadzone w nim jakieś napięcia, więc wtedy taki człowiek będzie jakoś negatywnie reagował. Zawsze negatywne reagowanie bierze się z jakiejś silnej słabości, z jakiegoś lęku, przed odrzuceniem jakiejś takiej, no, tej niskiej wibracji, więc wtedy jak człowiek właśnie jest agresywny, czy negatywnie się zachowuje, w jakimś sensie próbuje to wyrazić. Oczywiście to jest najgłupszy, najgorszy sposób, dlatego widzimy mało takich przejawów, tak, jakichś negatywnych. Bo zawsze za tym są koszty. Jeżeli ktoś pokaże jakąś agresję przy kimś, wiesz, i tak dalej, to potem będzie mówił tak głupio. Będzie się z tego trochę wstydził, bo to bez sensu, tak? I to bardziej przypomina jakiś konflikt, no wiesz, jakieś takie zawsze jakieś negatywne, takie problematyczne rzeczy. Także jeżeli ktoś nawet wchodzi w negatywną postawę w reakcji, to jest, ma od razu osłabione pole. Więc możesz też to wyczuwać, że wtedy taka osoba raczej też to komunikuje. Tak, jakimś takim czerwoną twarzą, jakimś takim złością, jakąś taką reakcjami takimi, że są zbyt szybkie ruchy. Ale możesz to wyczuć. To się też to się mniej więcej można wyczuć w polu, tak? Jak jesteś wystarczająco uważny. No i oczywiście na końcu pozytywna reakcja. Czyli ktoś docenia to, że jesteś, że jest nas już dwoje, że możemy się wyrażać swobodnie, cieszyć, robić sobie nawet podśmiechujki jak trzeba, nawet dowcipy z tego w ogóle, jak cudownie jest żyć, w ogóle niezły dowcip, tak? Boga, że jesteśmy tutaj na tym świecie, wiesz, w takiej konfiguracji, a nie innej. Jest po prostu łatwo zaczynamy się wtedy jakby emanować, tak? I teraz kto bardziej będzie pozytywny? I oczywiście są pewne granice, tak? To zawsze to jest, które określają, bo jeżeli już nie czujesz tego, bo czasami tak jest, że nie, już tak, już mi się nie chce, ale jeżeli jesteśmy rozluźnieni w swoim towarzystwie, to nawet słaby żart śmieszy. Jest to takie rozluźnienie i jest super. Jest takie poczucie, że o kurczę, byśmy się chcieli bratać, przytulać, miło spędzać czas i w tym stanie, nawet jeżeli jesteś w relacji z dziewczyną, to ta taka seksualność, która gdzieś tam wchodzi czasami, bo my często w takich niedoborach jesteśmy, nie? W społeczeństwie, wiesz, brak wychowania seksualnego, tak? Wiadomo, że nie jestem za reformami czegoś, co nie działa, nie? Bo to jest jakiś mętlik totalnie. Trzeba wszystko oczywiście na nowo tworzyć, kreować porządnie, a nie tak jakieś dziwne reformki, ale mniejsza. Jesteśmy teraz w takich tych czasach, gdzie możemy o wszystkim mówić, wszystko robić. To i tak, wiesz, dzieciaki są mądrzejsze nierzadko od dorosłych i to czasami wiele, wiele, bardzo, bardzo. I same sobie wiedzą, co zrobić, żeby sobie na głowę nie dać wejść. Także wszystko się dobrze, pięknie samo sprzęża. I teraz, kiedy właśnie jesteś w swoim stanie tej błogości, no to czujesz to. Jest ta cisza, która zawsze tutaj była. Jest to natura. I czasami jak ci już jest tak właśnie, nie chce ci się tego, wiesz, tego miasta, szumu, to możesz sobie tak przyjść i porozmawiać sam ze sobą. Albo to od razu nagrać. A dlaczego by nie? Jak już nagrywamy, to nagrywamy, lecimy. Jak to mówi Robert Greene, pozdrawiam serdecznie. W ogóle Robert jest jednym właśnie z gości, którzy jakby na początku wybrali ten stan, wiesz, materii, wylądował w Forbesie, no ale teraz jest tak naprawdę jednym z nas, bo ogarnął też już, co to znaczy być sobą, dlaczego stał sobie sprawę, po co się tyle bał tego wszystkiego. I teraz ta jego piękna osobowość, którą ma wewnętrznie, ten temperament, tego górala, tego gościa, który jest za pan brat z górami, z tym wszystkim, który ma w sobie tyle tej energii, którą on przeznaczył na biznes, na rozwój tego całego
tej całej korporacji, którą gdzieś na swój sposób wytworzył, zdał sobie w pewnym momencie sprawę, że stać go na więcej, że zaczął też mieć doświadczać tej depresji. I myślę, że te stany takie niskie, nie, które się czasami w nas przejawiają, one są też wynikiem, że ty funkcjonujesz w czymś, co jest niestabilne, coś, co nie działa odpowiednio. Gdzieś, gdzie właśnie nie wyrażamy w pełni siebie, że my ciągle próbujemy grać, cały czas jeszcze to ego rządzi, które chce jakoś tam, wiesz, zyskać jakieś tam władzę, bo to jest trochę tak, jak powiedziałem na początku, nie? Te mechanizmy obronne, że one przejmują jakby dowodzenie nad tymi wszystkimi, którzy nie potrafią samodzielnie żyć. Ale kiedy ty potrafisz samodzielnie gdzieś ogarniać, coś stworzyć, chociażby subtelnie. Zobacz, te takie na przykład filmiki, to już jest coś stworzonego, to jest już jakiś materiał, tak? Coś, co ludzie mogą oglądać, słuchać, zgodzić się, nie zgodzić, powiedzieć tak, fajnie, chłopak tutaj ma gadane, ma zajawkę, ale mogą powiedzieć, co on w ogóle gada, go w ogóle nie rozumie. Także są wszystkie reakcje. Jak ogarniasz to, że my tak funkcjonujemy, jak takie fraktale, nie? No to jest od razu łatwiej, jakoś tak robi się bardziej przyjemnie, spokojniej, bo wiesz, że są wszystkie te reakcje, więc głowa jest uspokojona. Ale to oczywiście jest efekt uboczny. Baza to jest poczucie. Ja się naprawdę świetnie czuję. I po prostu postanowiłem to wyrazić. Jak się świetnie czuję, to mam tak, jakby jestem słoneczkiem, więc promieniuję. Nawet jak się pojawiają jakieś osoby gdzieś, to widzą od razu. O, fajnie, uśmiechnięty chłopak. Bo to czuć. My to mamy tak czy inaczej. To w nas jest, w asortymencie, że my rozpoznajemy odczucia, zachowania innych, jakiej energii ktoś się przejawia. To jest w naszej asortymencie, bo to pozwala nam też przetrwać, tak? Wchodzić bardziej w relacje z ludźmi, których bardziej czujemy, przy których jest ta serdeczność, fajna energia, tak? I uwalniać się gdzieś od tych, którzy właśnie są w tej takiej frustracji, agresji, tak? Bo tacy ludzie potrzebują gdzieś pobyć sami. I bo wtedy w nich, bo przechodzą przez to przeważnie, zobaczcie, że z innej strony takiej duchowej, agresja czy frustracja, te wszystkie konflikty są związane z tym, że coś umiera, już ta skóra schodzi, tak? I jeszcze czasami są jakieś bóle, bo tam coś nie chce jeszcze odejść, rozłączyć się, więc jakieś jeszcze są może tarcia, coś, ale to już jest generalnie taka końcóweczka. Jak już to zejdzie, to nagle się okazuje, że wow, wszystko jest piękne. Cudowne, jesteśmy nieskończonością, w nieskończoności, która tworzy czasami skończone rzeczy, kiedy, bo nie widzimy tej nieskończoności, bo funkcjonujemy w tym wymiarze w skończony sposób poprzez zmysły, tak, które jako że są w jakiejś jesteśmy fiksacji, nie, notabene jako obserwatorzy, no to notabene nie widzimy tej nieskończoności, więc ja jestem w jakimś jednym miejscu i mam wrażenie perspektywy, tak, że tam dalej już tam dalej to jest coraz mniejsze wszystko. Takiej wielkości jakby komóreczek, nie? I to jest ten cały właśnie zachwyt, kiedy się już przebudzasz w tej rzeczywistości i jesteś jednym z wielu, znaczy z wielu, tak, jesteś, zawsze są oświeceni, przebudzeni, tylko że ludzie raczej, wiesz, w społeczeństwie o tym gdzieś tam zapominają, no bo kurde, ktoś jest, przebudził się, no dobra, no zajebiście, też chcę, ale teraz muszę zapierdzielać. Po co musisz? A musisz? No jak wierzysz, że musisz, no to nie ma co się spinać. Kurde, ja mam tutaj... Widzicie, cały czas ślad, teraz dopiero ogarniam bardziej, bo soczek piłem, wiecie, pomidorkowy. I teraz to widzę, ale trudno już. Nie jest tak źle, nie? Jest litera A, to jest najważniejsze. Jak to mówił Jesus, jeżeli mam się nauczyć całego alfabetu, to zacznę od litery A. Czym ona w ogóle jest? Po co ona jest? Na początku było słowo, ale ja tutaj dopowiem, że przed słowem było uczucie. Zobacz, że kiedy się dobrze czujesz, to te słowa zupełnie inaczej promieniują, nie? Ale jeżeli mówisz coś ze słów, to tak jakbyś mówił z Matrixa, jakbyś był częścią Matrixa. Więc notabene wprowadzam teraz właśnie w ten świat nowy stan, że na początku nie było słowo, tylko był stan. Stan, w którym jesteśmy. A jak się czujesz? Jaki jest twój stan? Zobacz, że kiedy się czujesz, odnajdujesz się w swoim stanie, to przejawiasz się z energii. I dopiero wchodzisz w informacje. Ale kiedy nie wiesz, kim jesteś, utożsamiasz się z tym, co jest zewnętrzne, powierzchowne, wyobrażone, wierzysz na oślep, to wtedy przejawiasz się z informacji. I ta informacja na zewnątrz ciebie określa twój stan, jak się czujesz. Czyli jeżeli nie wszyscy stoją w szeregu, równo mają stać,
to ty też tak się uzupełniasz, no bo jeżeli będziesz odstawał, no to będziesz się źle czuć. Ale kiedy jesteś sam w swoim stanie świetnie, to widzisz osoby, które tutaj stoją po jednej stronie, po drugiej stronie, a ty się okazuje, że ty generał jesteś. Generał marszałek. No i zaczyna się inna komunikacja. I to jest takie łatwe, tak? I oczywiście teraz jesteśmy taką nową transformacją, bo my, zauważ, że w każdym z nas gdzieś wewnętrznie rozgrywa się, co się tutaj dzieje, tak? Takie dopasowane do rzeczywistości. I niektórzy z nas gdzieś próbują zakorzeniać się gdzieś tutaj, żeby się gdzieś ogarnąć, ale a inni gdzieś sobie zdają sprawę, dobra, jesteśmy i ogarniają, że hej, w zdrowym świecie, w pięknym świecie, we wzorcowym świecie jesteśmy wsparciem, uzupełniamy się. Ojej, ty coś dałem? I o to właśnie chodzi, że jak się uzupełniamy, dzielimy się stanem, to zobacz, czasami ktoś po prostu... Dlaczego my chodzimy na warsztaty, szkolenia? Dlaczego my gdzieś idziemy, czasami przemierzamy miliony kilometrów, żeby kogoś spotkać? Dla stanu! Bo ten ktoś jest przebudzony bardziej. Może ten ktoś ma bardziej sobie neutralny stan i w tym momencie, jak taką osobę poznajesz osobiście, to też to na ciebie przychodzi. Tak? Taki łatwiejszy stan, odczucia, swoboda. Tak? Dlatego po takich ludziach jak Jezus, tak? Przykładowo, to zaraz, wiesz, jak on żył, to wiesz, wszyscy gdzieś tam z boku udają, że nie widzą, nie? Tego, co on sobie w ogóle myśli, nie? Co on w ogóle sobie myśli, nie? I powtarzanie tych swoich programów lękowych, które stłamsiły tych wszystkich ludzi tam przy nim, nie? Natomiast wiadomo, no słuchajcie, no każdy wie, kim jest, czuje, wie, co przeszedł, jakie przeobrażenia, przemiany, przebudzenia, oświecenia, czy też mutacje, tak? Których, wiesz, funkcjonujesz w świecie, gdzie jest oko Saurona i ona się po prostu gapi na wszystko i wszystko inwigiluje, i wielki Big Brother. No, natomiast no najlepiej jest gdzieś, jak ogarniasz już tą prawdę, prawda ciebie ogarnia, no i wtedy, wiesz, ogarniasz, że są te ciemne rzeczy, no to pewnie naturalne, tak? Ciemność, ostateczna ciemność, otchłań. Jest tak najbardziej potrzebne, no tak jak kosz, no. Coś czasami już nie korzystasz, no więc wkładasz do otchłani, tak jak wąż, tak? I to pożera po prostu w pełni. No i potem możemy tylko skalę przemieniać, tak? Nie pasuje ci jakiś świat, no to po prostu, wiesz, no nie ma go w twoim świecie, tak? Ty jesteś panem swojego losu, no ale też to trzeba poczuć, nie? Jeżeli nie czujesz na ten moment, no to też jest to ważne, bo skoro nie czujesz, to czucie nie jest ci na ten moment dane tak, jak może byś chciał. Jak się widzi ludzi, którzy narzekają, krytykują, to można zobaczyć, że po drugiej stronie są tymi, którzy coś tam właśnie sabotują, niszczą, psują. To tak zawsze jest. Dlatego tu z jednej strony litość, próbuję litość, próbuję się grać, a z drugiej strony, wiesz, władczość i tam dowalić, wykorzystać, zabrać. I teraz jak sobie harmonizuje się to w nas wewnętrznie, no to zdajemy sobie sprawę, że hej, jak żyjesz w zgodzie ze swoim centrum, ze swoim poczuciem sumienia, to jest wow, jest poczucie szczęścia, naturalnie, optymizm, wszystko działa. Tak? Czujesz, że sobie poradzisz, że jesteś, że jesteśmy. I tak samo na początku, zobacz, czasami to może się okazać, że taki masz przekaz, że on wyprzedza gdzieś tam epokę, tak? Że ludzie są gdzieś wyuczeni jeszcze być tym współczesny niewolnizm, tak? Zatyrać, zapierdzielać, nie ma czasu, nie ma wolności bez solidarności. I wiesz, i ludzie oceniają siebie zaraz, wiesz, próbują jakieś wizerunki grać, żeby coś tam ugrać, coś tego. Zamiast być po prostu sobą i swobodnie przejawiać się ze swojego stanu. Bo zobacz, jak jesteś sobą, to ty się cały czas, w każdym momencie po prostu uczysz się odnajdywać, tak, żeby się dobrze wyrażać. I jesteś przez to bardziej się uwrażliwiasz, bardziej polegasz, ufasz sobie, samemu, temu wewnętrznemu stanowi. To jest tyle. Wystarczy tyle. Tyle wystarczy, naprawdę. Jak w tym stanie jesteś, to wchodzisz, bijasz się w jakieś miejsce, ale na swoich zasadach. I teraz czasami trzeba z kimś tam, wiesz, beczkę soli, nie z tych, co właśnie trzeba coś. Nie wiem, nic nie nastawię się i zobaczysz samemu, czy co się pojawi. Grunt to jest cały czas jak to się mówi, aktualizować się w bieżącej chwili i ogarniać świat, wiesz, w jakim ty w tym momencie jesteś. Na przykład wbijasz się w jakieś miejsce, wbijasz się na swoich, jakby na swoim odczuciu. Z tego twojego odczucia możesz sobie zwerbalizować zasady, swoje wartości, tak, które ci najbardziej odpowiadają.
I samemu widzisz, tak, że jeżeli jesteś, wiesz, przejawiasz się w jakiś pewien sposób, to ci to służy. Tak, i wtedy to jest twoja własna lekcja ogarniania się w tym wszystkim. Dobra, także tyle na razie. 20 minut minęło. Ja sobie lecę już tutaj w zasadzie pustym szlakiem, bo już się koniec dnia robi. Ale teraz jest z górki, także jest wszystko w porządku. Także mam nadzieję, no pewnie może cię zainspirowałem. Znaczy, pewnie cię zainspirowałem, tak? Bo pewnie jesteś taką istotką, która czuje podobnie jak ja. Czuje tą wibrację. Fajnie jest to od razu, widzisz, werbalizować, nie? Na bieżąco. I to jest to. I to jest, budzi się w nas nowy typ w ogóle warsztatów, prowadzenia szkoleń, inspirowania ludzi. Frajdą, tak? Zabawą, radością. Tak? I jednocześnie właśnie wspierania w tej radości, we frajdzie. Bo zobacz, jak w tym momencie na przykład przykładowo wspierasz mnie w takim przykładzie, w takim filmie, nie wiem, komentujesz coś tam, to widzisz, tak jakby wspierasz mnie w tym momencie, w tych miejscach, w których ja się otwieram na świat, wyrażam swobodnie. Tak? Więc to jest piękne i w ten sposób możemy też odkryć pewną ideę, żeby wspierać innych i też ogarniać się z ludźmi, którzy już mają odpowiednie też zasoby, czy to w różny sposób, łączyć się, wspierać i kreować świat, tak? Nie w tym starych jakichś takich układach i tak dalej, których nie czujesz, tylko z akceptacją puszczać to i tworzyć, kreować albo nawet po prostu uświadamiać sobie te nowe obszary, piękne przestrzenie, które właśnie rezonują z prawdziwością. Z prawdziwością, z naszym naturalnym stanem, jakim jest szczęście, swoboda, wyrażania. I to jest wartość. Zobacz, uczysz się, wyrażasz, dzielisz swoim doświadczeniem. To ma sens, to ma wartość, naprawdę. I coraz bardziej sobie to uświadamiamy. Bo możemy wtedy, zobacz, jakie tutaj piękne przestrzenie się dzieją, nie? Że zaraz ile nowych opcji się pojawia, nie? Zaraz, że fajnie sobie mieszkać coś bardziej, inspirować się, razem współdziałać, współpracować. Pojawiają się nowe tutaj technologie, nowe możliwości, które tak samo gdzieś tylko czekają, aż się w tobie przebudzi ten stan, tak, ta spójność, ta jasność. I to jest to. No dobra, skończymy. 22, 33. 3, 2, 1...